Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. W kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki powiem parę słów o książce. Czasem recenzuję książki, bo książki też lubię czytać, nie tylko komiksy. Wypożyczam je oczywiście z biblioteki. Tym razem jest książka wypożyczona z filii na osiedlu Kopernika w Bielsku-Białej przy ulicy Jesionowej. To jest, można powiedzieć, w pewnym sensie kryminał, w pewnym sensie książka obyczajowa. Kolega Łukasz mi ją polecił, żebym sobie przeczytał i chyba jest jakoś mocno popularna, bo jak patrzyłem na zasoby biblioteczne, to dużo egzemplarzy, ale dużo egzemplarzy wypożyczonych. Jeżeli chodzi o historię, to mamy dwie linie czasowe. Albo inaczej, akcja dzieje się w okolicach Bagien. Tu mamy taką fajną mapkę przedstawiającą lokalizację, gdzie to jest. I mamy właśnie dwie linie czasowe. Jedna linia czasowa dziejąca się w... To jest to późniejsza. Albo inaczej. Jedna linia czasowa dziejąca się w 1969 roku dotyczy o sytuacji takiej, że 30 października na bagnach spoczęło ciało Chase'a Andrewsa. Czyli młody chłopak, nastolatek, no w zasadzie młody dorosły, można powiedzieć nadzieja lokalnej społeczności, taki dobry chłopak został znaleziony martwy. I teraz pytanie, czy to był nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo czy zabójstwo? Tego nie wiemy. I tu zaczyna się, tu będziemy mieli jedną linię czasową. Rok 1969, dochodzenie w sprawie śmierci Chase'a Andrewsa. Druga linia czasowa, nawet tej jednej historii, zaczyna się w 1952 roku, kiedy młoda dziewczynka Kaja albo Catherine tutaj dorasta w chatce na uboczu w dość nieszczęśliwej rodzinie. Ojciec niedbający o rodzinę i w pewnym momencie zostaje najpierw sama z ojcem, a później całkowicie sama. Dziewczyna musi sobie radzić. Jest troszeczkę nieprzyzwyczajona do tłumów, czy do życia w społeczeństwie, ponieważ mieszka na uboczu samodzielnie. Poznaje paru ludzi. Troszeczkę śledzimy te jej życie, że to określę, w kategoriach poznawania, w kategoriach obaw, w kategoriach zaradności, co musi zrobić, żeby przetrwać. No i ogólnie rzecz biorąc, jest to fajnie prowadzone, ciekawie. Równolegle idziemy śledztwem w sprawie śmierci Chase'a. I początkowo te wątki w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak, czytam jakby dwie książki i jedna mnie interesuje bardziej, druga mniej. Jedna historia posuwa się bardziej do przodu, druga nie. W jednej się troszeczkę przymuza, za chwilę druga jest bardziej pasjonująca. Tak to bym powiedział, faluje. Na szczęście książka w pewnym momencie te linie fabularne, czasowe, zbiegają się. Czyli ta przeszłość, to co się zaczęło w 1952, opowiadania pisane z perspektywy tej dziewczyny, docierają do 1969 roku. I wtedy robi się super ciekawie. I nie powiem wam więcej, czy się robi ciekawie. W każdym razie zaczyna być naprawdę, naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o takie technikalia, książka jest w przyjemnym, klasycznym papierze książkowym. Fajna czcionka, nie jest za duża, nie jest za mała. Pod tym względem czyta się dobrze. Jeżeli chodzi o ilość dialogów, jest ok. Nie mamy nadmiernej liczby opisów, które czasami potrafią być denerwujące i rozpraszające. Nie mamy też sytuacji takiej, że właśnie brakuje mi słowa, że mam sam dialog, że nie wiem, co się dzieje. Nie, akcja jest przedstawiona, fajnie, racjonalnie przedstawione miejsce akcji. Ta mapka, jak ktoś jest zainteresowany, fajnie pomaga, bo można sobie uzmysłowić, jeżeli chodzi o lokalizację, co, gdzie było i tak dalej. Punkt tankowania i tym podobne, co, gdzie jest, co, gdzie się wydarzyło. Od strony technicznej, czy ja coś jeszcze tutaj wam chciałem powiedzieć? Chyba nie, generalnie czyta się wygodnie, dobrze, strony są odpowiednie, tempo jest fajnie prowadzone. Tak jak mówiłem, ten moment zbiegnięcia się tych linii fabularnych jest świetnie zrobiony, bo zaczyna nas intrygować i co najważniejsze, ta śmierć Chase'a Andrewsa, o której mówimy tutaj, zostaje wyjaśniona, co się wydarzyło.
Przy czym autorka w zasadzie bardzo fajnie bawi się w moim zdaniem w gubienie tropów. I przez długi czas można podejrzewać, nie mieć pewności i warto czytać do samego końca. Ja to mogę tylko polecić. Udajcie się do biblioteki. Tutaj ten egzemplarz jest z filii na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Udajcie się gdziekolwiek. Warto czytać ciekawe książki. Ta książka na pewno jest ciekawa. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.